10 skutków odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. Jeśli ten film Ci się spodoba, zostaw koniecznie łapkę w górę. Jeśli pod tym filmem będzie 40 łapek w górę, dodam film o największych zamachach terrorystycznych w historii. 10. Upadek gospodarczy Hiszpanii. Obecnie Hiszpania jest zadłużona na około bilion euro, zaś Katalonia odpowiada za 20% hiszpańskiego PKB. To właśnie tam znajdują się największe firmy i czołowe fabryki. Kiedy Hiszpania utraciłaby Katalonię, znalazłaby się w wielkich tarapatach, zaś kryzys byłby nieunikniony. 9. Problem Unii Europejskiej. Katalonia jak najbardziej mogłaby stać się oddzielnym państwem. Posiada własny rząd, wysokie PKB oraz populację przewyższającą populację Finlandii, Irlandii czy Danii. Problemem jest strefa euro. Katalonia jako nowe państwo musiałaby stanąć w kolejce do członkostwa w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Mogłoby to być dość problematyczne dla państwa otoczonego ze wszystkich stron przez europejską organizację. 8. Waluta. Jak wcześniej wspomniałem, nowe państwo nie mogłoby wejść od razu do strefy euro. Katalonia musiałaby utworzyć własną walutę, a następnie stanąć twarzą w twarz z europejskimi cenami oraz kursami walut. Być może doprowadziłoby to do rezygnacji dużych firm z funkcjonowania na terenie Katalonii, co bez wątpienia skutkowałoby kryzysem, który dla nowo powstałego państwa może być zabójczy. 7. Sport. Przykład mało znaczący dla polityki, ale mający wielkie znaczenie w świecie sportu. Reprezentacja Katalonii w piłce nożnej, która powstałaby wraz z nowym państwem, byłaby jedną z najlepszych reprezentacji na świecie, a zarazem sprowadziłaby problem na reprezentację w Hiszpanii, w której barwach gra wielu Katalończyków. Ponadto trzeba zauważyć, że Katalonia założyłaby własną ligę piłkarską, w której bez wątpienia najlepszym klubem byłaby FC Barcelona. Niestety to oznacza koniec słynnego El Clasico, gdyż Real Madryt pozostałby oczywiście w lidze hiszpańskiej. 6. Relacje międzynarodowe Katalonia, jak wcześniej wspomniałem, odłączyłaby się również od Unii Europejskiej, przynajmniej na pewien czas. A jednocześnie zyskałaby bardzo potężnego wroga Hiszpanię, która na pewno za wszelką cenę starałaby się opóźnić procedury przyjęcia Katalonii do wspólnoty. Choć nowe państwo posiadałoby bardzo dobry start w postaci wysokiego PKB, pojawiłby się nowy problem. 5. Długi. Hiszpania jest zadłużona i to by się nie zmieniło. Katalonia jednak musiałaby przejąć część długów swojego starego kompana. Choć kryzys dotknąłby obydwa państwa, to Hiszpanie mogą liczyć na wsparcie ze strony Europy, Katalonia zaś pozostałaby porzucona na pastwę losu. 4. Armia Czynnik bardzo istotny. Rzecz jasna, Hiszpania przez lata zdołała wykształcić złożone procedury i formacje wojskowe. Katalonia musiałaby zaczynać od zera, co dla kraju nie należącego do Unii ani NATO oraz nie posiadającego silnych sojuszników zagranicznych. Mogło być wielkim problemem, szczególnie w trakcie wojny z państwem islamskim. 3. Terroryzm. Jeszcze niedawno w Barcelonie doszło do zamachu. Niektóre państwa starają się walczyć z terroryzmem, a niektóre nie. Katalonia stałaby przed dużym wyzwaniem. Problemem nie byłyby zamachy na terenie państwa, ale struktury państwa islamskiego, które już tam powstały. Przez długi okres kształtowania się wszelkich procedur i udoskonalania prawa, jakie powstałoby w momencie założenia nowego państwa, terroryści mogliby już stworzyć potężny ośrodek zarządzania swoimi szeregami w Europie. Tak naprawdę niezauważeni. 2. Podejście Hiszpanii. Pamiętacie zapewne sytuację, w której Szkocja chciała się odłączyć od Wielkiej Brytanii. Tam wielkie mocarstwo do tematu podeszło łagodnie, zorganizowało referendum, które wygrało. Podejście rządu z Madrytu budzi wiele kontrowersji. Nasyłanie policjantów na Katalończyków, którzy chcą wyrazić swoje zdanie wydaje się dość nieodpowiednie. Jeśli Katalonia odłączy się od Hiszpanii, to Madryt wyjdzie na oprawcę i może w dużej mierze zostać oceniony przez opinię publiczną bardzo negatywnie. Jeden stosunki zagraniczne. Podejście innych państw do sprawy Katalonii i Hiszpanii jest trudne do przewidzenia. Można się spodziewać, że np. Szkocja będzie popierać utworzenie nowego państwa, zaś Francja czy Niemcy opowiedzą się po stronie Hiszpanii. Najważniejsza jest tutaj kwestia wrogów Unii Europejskiej, np. Rosji. Dla państw tego typu każdy rozpad w sojuszu jest bardzo korzystny, zarówno pod kątem gospodarczym, jak i militarnym. Dzięki za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Jeśli w komentarzu napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć.